Jeszcze nie została uruchomiona, ale jest już częściowo zamontowana. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny zakupił kriokomorę. W tym pomieszczeniu pacjenci będą leczeni zimnem. Z kriokomory będą mogli skorzystać ci, którzy leczą się w szpitalu przede wszystkim na oddziale rehabilitacji, reumatologii, a także pacjenci z poradni rehabilitacyjnej. Zastosowanie aparatury jest dość szerokie. Zimno w kriokomorze pomaga w leczeniu wielu schorzeń. Ze schorzeniami układu nerwowego, ze schorzeniami układu narządu ruchu, w dużej mierze zabieg jest bardzo skuteczny dla pacjentów ze zmuszonym napięciem mięśniowym, więc szeroko pojęte choroby układu nerwowego, które objawiają się spastycznością, są bardzo wskazane. Także zakres pacjentów, którzy mogą skorzystać z tych zabiegów, jest duży. O tym, czy pacjent może skorzystać z kriokomory, będzie decydował lekarz prowadzący. Władze szpitala liczą także, że dzięki nowemu sprzętowi spółka zarobi. Zakupiliśmy ten sprzęt, chcąc posiadać pełną ofertę, jeśli chodzi o usługi rehabilitacyjne w naszym szpitalu. Nie ukrywam, że wiążemy z tym również nadzieję na wykonywanie usług komercyjnych, no a co się wiąże z większymi przychodami dla spółki. Kriokomora zostanie udostępniona dla pacjentów w ciągu kilku dni, zapowiadają władze szpitala. Aparatura kosztowała 120 tysięcy złotych.